Witam Was serdecznie. No, tak jak już Ania mnie przedstawiła, nazywam się Przemek Cichocki. Pracuję w TomTomie. Zacząłem 6 rok pracy obecnie. Od początku pracowałem przy systemie, który, kiedy przyszedłem do pracy, ten system miał zastąpić system legacy, system, który wprowadza nam zmiany na naszej zdigitalizowanej mapie. Na początku pracowałem jako product owner przy migracji, tudzież tworzeniu nowych narzędzi, które będą wpychały te zmiany do nowego systemu. Po jakimś półtora roku podszedł do mnie mój szef i powiedział: Przemek, ja tam widziałem, że ty w tej Kibanie tam zrobiłeś jakieś dashboardy, coś zaobserwowałeś, podpowiedziałeś. My wchodzimy za parę miesięcy na produkcję z systemem. Może byś się zajął monitoringiem? Ja okej, zażartowałem. I ten żart trwa do dziś. Gdyby to miał być film, to myślę, że to była komedia, czasami thriller. Na pewno nie był to romans. Więc tak to wygląda. I teraz, zanim zaczniemy, muszę Was wprowadzić troszeczkę. A, jeszcze agenda na początku. O czym Wam opowiem? Nie będę robił dzisiaj żadnego dema. Opowiem Wam, jak my monitorujemy. Nie będę mówił o historii, jak to historycznie wyglądało. Opowiem Wam, jak to wygląda dzisiaj. W jaki sposób monitorujemy, jakie infrastruktury używamy, jakie mamy wolumeny danych, zarówno obserwowanych, jak i dokumentów, które przechowujemy w naszych systemach monitoringowych. I chyba najważniejsza rzecz, co robimy z tymi danymi, bo samo ich zbieranie nie miałoby sensu. Ale tak jak powiedziałem, zanim Wam o tym opowiem, chciałem Was wprowadzić w to, jak my robimy te zmiany. A ponieważ, no, nie ukrywam, że będę przemycał pewne pojęcia z tego, jak wprowadzamy te zmiany, i chciałbym, żebyśmy mieli wspólny background, mówiąc z Polska, tak? Więc prowadzimy sobie słownictwo. I teraz mam na początek dwa pytania. Ponieważ używamy pewnej analogii do tego, jak wprowadzamy te zmiany z pewnymi narzędziami. I mam dla Was dwa pytania. I prosiłbym o podniesienie ręki, jeśli odpowiedź jest tak. Pierwsze pytanie: czy ktoś z Was zna narzędzie takie jak Git? Świetnie. Wiedziałem, że to jest dobra widownia do tego. Drugie pytanie. Kto nie podniósł ręki w odpowiedzi na pierwsze? 3 osoby. Dobrze, trudno, kochani. Musicie spróbuję to przekazać w jak najbardziej przyswajalny sposób. I teraz, jak wprowadzamy zmiany w naszym systemie? Halo? Dlaczego zapytałem o Gita? Dlatego, że zmiany w naszym systemie są wprowadzane w sposób transakcyjny i przypominają one to w sposób, w jaki DevOpsowo zajmujemy się wprowadzaniem zmian, które są na feature branchach w Gicie. Mamy troszeczkę inną terminologię, ale generalnie koncept jest bardzo podobny. Feature branch metodologii DevOpsowej, metodologii merge'owania zmian, u nas nazywa się transakcją. Czyli jeżeli ktoś ma dane, chce wprowadzić zmiany na naszej mapie, musi stworzyć transakcję. Czyli tak naprawdę tworzy taki feature branch. Kolejnym etapem jest wprowadzanie tych zmian. W naszej konwencji na to nazywamy editami. Na konwencję taką DevOpsową możemy to przenieść, że to są commity wykonywane na tym branchu. Oczywiście w pewnym momencie chcemy te zmiany, aby znalazły się w głównej linii kodu, tudzież w naszym przypadku w głównej wersji mapy.
Ale zanim to zrobimy, musimy zrobić testy. W porządnym pipeline emergującym mamy testy. A u nas to nazywamy QA checkami. QA check jest to operacja, która jest zdefiniowana za pomocą ruli biznesowych. Role biznesowe są to warunki, które sprawdzają poprawność danych. Na przykład, jeżeli zmieniamy numer domu na ulicy, to taka rola biznesowa może sprawdzać, czy jest kontynuacja w numeracji. Tak? Czyli musi podegrać tło. Tutaj, co jest ważne i co jest warte podkreślenia, że te role są triggerowane contentem, czyli tak naprawdę zmianą, którą wprowadzamy. Tak jak mówiłem, mamy ich około 2000. Nie wiem, czy to powiedziałem, ale jest ich około 2000 i nie wszystkie są odpalane przy każdej próbie commita, przy każdej próbie wprowadzenia zmiany, bo nie miałoby to sensu i nie dalibyśmy rady wprowadzać dużej ilości zmian. Ale musimy też o tym pamiętać, że transakcja transakcji nierówna, edit editowi nierówny. Tak jak powiedziałem w tym przykładzie z wprowadzaniem numeracji domów, to może być, transakcja może zawierać taką zmianę, ale równie dobrze może być to zmiana geometrii granicy Chin. W obu przypadkach są to poprawne zmiany, ale moc obliczeniowa potrzebna do sprawdzenia takiej zmiany jest różna w obu przypadkach. Stąd mamy tak naprawdę różne ciężary transakcji, różne zmiany. Dobrze, załóżmy teraz, że testy przeszły. Co dzieje się dalej? Jest tworzona nowa wersja, my to nazywamy nową wersją, nowym commitem na naszej głównej linii baseline mapy. Jest to odpowiednik merge'a commitowego. Czyli tak to wygląda na obrazku, czyli tworzymy transakcję, odchodzimy w pewnej wersji mapy, robimy zmiany, następuje próba commita. Kolejną rzeczą, o której chciałem wam powiedzieć, jest rozróżnienie, które wprowadziliśmy, które mamy, na błędy operacyjne kontra błędy systemowe. I tutaj już bardzo krótko, błędy operacyjne są to błędy wynikające z tego, że jakaś rula biznesowa nie dopuściła tego do zakomitowania wersji. Na przykład, tak jak w tym, nie ma kontynuacji numerów na ulicy. Natomiast błędy systemowe są to błędy wynikające z tego, że nasza infrastruktura z powodu na przykład przeładowania bazy lub wywałki jakiegoś serwisu, nie dokonała się poprawnie próba przetestowania tych zmian. Czyli inaczej mówiąc, w odniesieniu do merge'owania branchów gitowych, padł wam mock serwis, który jest wykorzystywany w testach. Tak? Z punktu widzenia kodu jest to kod nic nie zawinił, normalnie by przeszedł, natomiast infrastruktura pipeline'u zawiodła. I my nazywamy takie coś błędami po prostu systemowymi. Trzecim elementem, o którym chciałem wam opowiedzieć, nie używamy tego w innym znaczeniu, tylko jeśli chodzi o API management, używamy tego. Jeśli chodzi o API management, możemy mówić o AAA. Authorization, authentication i accountability / audit. Tak? My API management używamy tylko jeśli chodzi o accountability audit. Nie używamy do autoryzacji i autentykacji w tym momencie. Nie mieliśmy takiej potrzeby. Każdy klient... Mamy na razie jeszcze klientów wewnętrznych. Każdy klient dostaje swój endpoint. Wchodzące requesty są dekorowane informacjami, jaki endpoint został użyty i ta informacja później fruwa sobie wewnątrz w naszym systemie. O tym, dlaczego tak, jak to jest wykorzystywane, opowiem później.
Dobrze, czyli mamy transakcję, mamy edit, QA check i wersję. Czyli wiemy już mniej więcej, jak nasz system działa w dużym uproszczeniu, ale tak jak mówię, chciałbym, żebyśmy byli po tej samej stronie, jeśli chodzi o zrozumienie. I tak jak wiecie, pracuję w zespole monitoringowym i musimy wiedzieć tak naprawdę, co mamy monitorować. Czy mamy monitorować to, że bazy nam padły, czy mamy monitorować to, że nie wiem, nody serwisowe też nam umarły z jakichś powodów, jak jesteśmy rozliczani. I w tym pomaga nam nasze SLA, które jest zdefiniowane w ten sposób w oparciu o ilość poprawnych commitów. Przy czym poprawnych to są takie, które nie miały system errorów. Błędy operacyjne, czyli błędy, które użytkownik wprowadził, ewentualnie jakiś automat, a zostały przez rule biznesowe, z naszego punktu widzenia są poprawnymi próbami commita. Nasze obecne SLA jest zdefiniowane w ten sposób, że mamy downtime, kiedy error rate jest większy od 20% w okienku 15-minutowym. Wtedy zaczynamy zliczać minuty downtime'u, wtedy nasze SLA jakby nie jest spełnione. Co oznacza, że jeżeli mamy przez 3 minuty success rate na poziomie 0%, wtedy mamy 15-minutowy downtime, bo przez 15 minut się nie podniesiemy z takiego downtime'u. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się, chciałem powiedzieć nigdy, ale to byłoby kłamstwo, ale rzadko. Teraz, jak to wszystko monitorujemy? Opowiem wam trochę o naszej infrastrukturze. Więc podzieliłem te narzędzia, które tutaj mamy, na to, czego używamy do zbierania danych. Tutaj używamy Elasticsearcha, Prometeusza, CloudWatch, Moonin i częściowo też Lambda jako coś, co serwuje dane Prometeuszowi. Jeśli chodzi o wizualizację, to standardowo Kibana, Grafana, CloudWatch i Moonin. Do alertingu Prometeusz, PagerDuty i CloudWatch. I do handlowania alertów Jenkins i Lambda. Tutaj w tym obszarze staramy się powoli wychodzić z Jenkinsa. Nie dlatego, że jest dobry, nie dlatego, że jest zły, tylko dlatego, że jest to dodatkowy element. Jak sami widzicie, że tych klocków jest tutaj dużo i zarządzanie tym jest dosyć kłopotliwe, więc przenosimy to na Lambdy, czyli usługę AWS-a serverless. Z tego względu, no, że to, co możemy, to dajemy jako managed service, żebyśmy nie musieli się zajmować infrastrukturą, której i tak już mamy dużo do monitorowania. Dobrze, czyli to są narzędzia, którymi... Teraz wam opowiem troszeczkę więcej szczegółów o narzędziach, które zbierają nam dane. Elasticsearch, używamy tego jako managed service od AWS-a. Wrzucamy tutaj dokumenty, tak naprawdę access logi z load balancerów. Application logi, czyli logi aplikacyjne z Tomcata, jako serwer aplikacyjny używamy Tomcata oraz logi z narzędzia, które zostało wydevelopowane u nas wewnętrznie, jest wrzucone na GitHuba James. Są to logi Application Performance Monitoring Logs. Są to logi, które pozwalają nam definiowanie information pointów na poziomie kodu Java, czyli możemy obserwować sobie wywołania konkretnej funkcji, zczytać dane, jest to przecięte aspektem, zczytać dane, wrzucić to do pliku i to zostanie wepchnięte do Logstasha. Jeśli chodzi o infrastrukturę naokoło, mamy tutaj, używamy
Logstasha, który wpycha nam dane do Kinesisa, tutaj data stream. Jeśli chodzi o load balancer, logi load balancerowe, jest to triggerowana lambda przez S3 i też to przechodzi przez Kinesisa i na końcu jest tutaj lambda, która wpycha nam dane do Elastic Searcha. To tyle, jeśli chodzi o Elastic Searcha i to, w jaki sposób tutaj zbieramy dane. Prometeusz. Jeśli chodzi o Prometeusza, to zarządzamy tym sami. Mamy trzy niezależne, osobne instancje Prometeusza na instancjach EC2. One mają tak identyczną konfigurację, są trzy po prostu ze względów redundancji. W tej chwili, jeśli chodzi o źródła danych, to są bazy danych, na których mamy zainstalowany Postgres eksportera, czyli agent prometeuszowy, który wyciąga nam dane specyficzne dla bazy danych. Na tych samych nodach mamy zainstalowanego node eksportera, który wyciąga dane na temat, dane systemowe. Ściągamy też dane poprzez Blackbox eksportera, sobie dane na temat, wysyłamy health checki do nodów serwisowych. Monitorujemy, zbieramy też logi poprzez statsd z API management nodów na temat tego, jaki mamy ruch, ile zwróciliśmy odpowiedzi 429, czyli request limit exceeded. Ściągamy też logi Elasticsearcha i to nie jest monitorowanie Elasticsearcha, czy on jest zdrowy, nie jest to ściąganie informacji na temat tego, w jakim stanie jest Elasticsearch, natomiast ściągamy sobie dokumenty z Elasticsearcha. Dlaczego to robimy? Z tego względu, że Elasticsearcha używamy w tej chwili chyba trzeci rok i w obecnej wersji, zaczęliśmy go używać jako AWS Managed Service i w tamtej wersji nie było możliwości alertowania się na wartościach z dokumentów, na thresholdach, które były zdefiniowane w Elasticsearchu. Więc robiliśmy taki komponencik. Tak naprawdę jest to lambda wystawiona przez HTTP, przez serwis AWS-owy API Gateway, do którego zrobiliśmy też taki pseudo query language. Są wysyłane zapytania przez Prometeusza. Prometeusz ściąga te dane, natomiast tutaj wewnątrz Prometeusza zdefiniowaliśmy sobie alerty po prostu na tych dokumentach, na tych wartościach, które były zainteresowane, którymi byliśmy zainteresowani, które chcieliśmy obserwować. Są to głównie dokumenty z toola James, czyli z tego naszego toola do Application Performance Monitoring, tak naprawdę do obserwowania tego wskaźników wywołań metod w Javie. Tak? I jeśli chodzi tutaj jeszcze, oczywiście używamy Alert Managera, który dwa najważniejsze source, których notyfikuje, przesyła alerty dalej, to jest Jenkins i PagerDuty. Jeszcze tutaj nie zaznaczyłem, że tym trzecim elementem jest w tym momencie lampy, na które przenosimy joby Jenkinsowe. Czyli mam Elasticsearcha, Prometeusza. Używamy też CloudWatcha. Część naszych elementów, naszego systemu jest zaimplementowana czy użyta przy użyciu standardowych AWS serwisów, managed serwisów. Jeśli na przykład bazy nie mają takich wysokich wymagań co do IO, to mamy je na RDS-ie. CloudWatch wystawia standardowy zestaw danych, które są standardowy zestaw monitoringowy dla Elasticsearcha, Kinesisa
i z tego tutaj korzystamy. Jeśli chodzi o wizualizację danych, to standardowo Kibana dla Elasticsearcha. Jednakże naszym najbardziej ulubionym elementem jest narzędziem, którego używamy do wszelkich wykresów, jest Grafana. A z tego względu, że naszym głównym narzędziem do monitorowania systemu, takim powiedziałbym primary, jest Prometeusz. Ona świetnie się integruje z Prometeuszem. Ponadto Grafana ma świetną cechę taką, że pozwala na jednym dashboardzie, nawet na jednym wykresie przy użyciu pluginu MetaQueries bodajże, wyświecić dane z wielu źródeł. Czyli możemy wyświecić dane sobie z Elasticsearcha, CloudWatcha, Prometeusza na jednym wykresie i widać od razu korelacje. Munin, jeśli chodzi o Munina, Munina mamy zainstalowanego tylko na bazach Postgresa. I zaleta Munina jest taka, że serwuje te same dane, pokazuje te same dane, które są w Prometeuszu, natomiast Munin automatycznie generuje wykresy. Także jeżeli ktoś ma potrzebę na szybko coś sprawdzić, a nie chce mu się wyklikiwać dashboardu czy wykresów w Grafanie, może iść do Munina i ma wykresy od razu dostępne od ręki. Czyli mieliśmy to, jak zbieramy dane, to jak sobie je pokazujemy i teraz trzecia część tych naszych zabawek, naszych funkcjonalności, które są ważne, czyli alerting i paging. Do wysyłania alertów, do definicji alertów głównie używamy Prometeusza. Tam mamy zdefiniowane w tej chwili już parędziesiąt alertów. Prometeusz przy każdym ściągnięciu danych przelicza wartości zdefiniowane, thresholdy zdefiniowane w definicjach alertów i odpala alert, jeśli dany przekroczenie danego thresholdu utrzymuje się przez jakiś czas. Do przesyłania dalej tych alertów używamy Prometeusza. Prometeusz Alert Managera, przepraszam. Zbiera on alerty z tych naszych trzech instancji Prometeusza. Prometeusz Alert Manager też pracuje w trybie takim redundantnym. Są dwie instancje, które świetnie ze sobą się dogadują. Niewątpliwą zaletą Alert Managera jest to, że potrafi zredukować szum, tak? Czyli pewne rozbieżności w tych naszych trzech Prometeuszach zawsze będą występowały i te trzy Prometeusze nigdy nie wyślą danego alertu w tym samym momencie, ale rolą Alert Managera jest właśnie to, żeby to zagregować i przesłać dalej jedną instancję alertu, która jest w ten sposób, mamy zredukowany szum. I ostatnia instancja, jeśli chodzi o alerting paging, jest to CloudWatch. Z CloudWatchem wiąże się pewna historia. Dlaczego zaczęliśmy używać CloudWatcha do alertingu? Pamiętam, że był to styczeń bodajże 2017, kiedy jedna z nowych osób przyszła na rotację, bo mamy taką kulturę, że rotujemy ludzi, przechodzą przez monitoring i alerting, żeby poczuli smak tego, co tworzą i jak później to jest monitorowane, z jakim bólem się to łączy czasami. A taka osoba przyszła, była godzina około 16. My powiedział, zrobię deployment na Prometeusz. Okej, no dajesz. Wojtek zrobił deployment na Prometeuszu. Deployment wykonywaliśmy za pomocą joba Jenkinsowego. Ten konkretny job miał taką cechę, że czasem potrafił być czerwony,
A tak naprawdę wszystko poszło dobrze pod spodem. No i tym razem tak, że był czerwony, Wojtek powiedział: Przemek, tam mam czerwony. Okej, on pewnie jest, wszystko dobrze. No i tym razem to było naprawdę czerwone, czerwone. Tak mówię, była to godzina 16-17. My w tym momencie straciliśmy alert manager, bo Prometeusze wstały, bo sprawdziliśmy chyba Prometeusze, ale nie wstały alert managery i przez 12 godzin system nie miał alert managerów. To był czas jeszcze, kiedy poprzez tego blackbox ze Sportera, nie wiem czy pamiętacie, na tej instancji, my sprawdzaliśmy żywotność naszych nodów serwisowych i wykrywaliśmy te, które padły poprzez właśnie striggerowanie alertu na Prometeuszu. Alert manager szedł do Jenkinsa i ubijał daną instancję. Straciliśmy tą funkcjonalność. Serwisy zaczęły umierać, nie były usuwane. A te, które były niezbyt zdrowe. I lekcja, jaką wynieśliśmy tego z tej takiej wpadki, były dwie akcje postmortemowe. Pierwsza, że my chyba do godziny 10 następnego dnia job Jenkinsowy odpowiedzialny za deployment był zrobiony już w taki sposób, że jak był czerwony, to był czerwony. A druga lekcja była taka, że zrozumieliśmy, że musi ktoś obserwować, monitorować nasz system monitoringowy. I do tego celu zatrudniliśmy CloudWatcha, który obserwuje po prostu, czy nasze instancje Prometeusza i Alert Managera, które są krytyczne dla nas, bez nich jesteśmy ślepi, czy one żyją. Jeśli nie żyją, wtedy nie ma, zmiłuj się, idzie alert na pager duty do osoby, która jest na on-callu i ona musi się zająć. Tak? Wspominałeś, że macie trzy instancje Prometeusza, bodajże to rozumiem, deployment poszedł na wszystkich trzech naraz, tak? Poszedł na trzech naraz, ale tam był problem z konfiguracją alert managerów. Prometeuszy żyły. Mhm, no, ale jakby wszystkie naraz tak, zostały. Tak. Także mam nadzieję, że CloudWatch jest dobrze monitorowany przez AWS. Tyle mogę powiedzieć. A powiedz mi, na teście wszystko poszło ok? Na teście? No właśnie na teście nie mieliśmy tutaj testów, tak? To był nasz błąd, bo zaczerwienił się job Jenkinsowy, a my wiedzieliśmy, że on się czasem lubi czerwienić, był źle napisany. To był po prostu nasz ludzki błąd. Tak, tak. Nie mamy czegoś takiego. Nie mamy czegoś takiego dla Prometeusza. Okej, dzięki. Dobrze, to teraz opowiem wam o tym, już wiecie mniej więcej, jak monitorujemy, czego używamy do monitorowania. I teraz chciałem wam powiedzieć troszeczkę o tym, co monitorujemy, jakie ilości danych mamy. Jeśli chodzi o backend, no to mamy ponad 1000 nodów serwisowych, też tutaj będę zamiennie używał. Są to generalnie większość z nich, 90% z nich są to nody EC2 na Amazonie. Jeśli chodzi o kontenery, to w tej chwili zaczynamy przechodzić na kontenerowość, na Kubernety. Z tym, że mamy taki problem, że te nasze serwisy nie są takie lekkie, więc też musimy włożyć pewną pracę w to, żeby te nasze serwisy przygotować do tego, aby mogły pracować w kontenerach. O ponad 100 nodów bazodanowych i tutaj używamy głównie tylko i wyłącznie właściwie Postgresa. Część z tych nodów jest na RDS-ie, ale znakomita większość używamy też instancji EC2 z tego względu, że mamy dosyć duże wymagania, jeśli chodzi o I.O. Wewnątrz systemu, znaczy w systemie i wewnątrz systemu, bo jeden wchodzący request może się zespołnować na kilkaset requestów i tych requestów fruwających w systemie mamy około 450 milionów i one
wymieniają się danymi rzędu 9 tera. To jeśli chodzi o backend, jeśli chodzi o Prometeusza, to jest około 1200 metryk, które zbieramy typów metryk. Mamy retencja, którą trzymamy na Prometeuszu, to jest 60 dni. Rozmiar danych, który Prometeusz tam sobie bardzo zgrabnie przetrzymuje, to jest 160 GB. Jeśli chodzi o Elastica, to około 14 miliardów dokumentów. Dziennie przyrastamy około 180 milionów dokumentów. To jest około 400 GB storage'u. I tutaj, jeśli chodzi o retencję, no to mamy różnorodną. Mamy od 2 tygodni do 3 miesięcy. Są też indeksy, które trzymamy, dokumenty, które trzymamy rok, ale jest ich naprawdę niewielka ilość. Jeśli chodzi tu, mamy tutaj napisane, że to są głównie samplowane dane i to się zgadza. Ogólny rate danych, które produkujemy, to jest 95% odrzucamy, czyli tak naprawdę moglibyśmy 20 razy więcej jeszcze tego zbierać, tak? Bo pamiętajcie, że to są nie tylko to, co obserwujemy, to, co fruwa wewnątrz, ale to są jeszcze application logi i logi pochodzące z Jamesa. I to są główne źródła naszych dokumentów, które trzymamy w Elasticu. No i teraz chyba najważniejsza część, no bo zbieramy te dane, wiemy, czym zbieramy, ile tych danych, ale tak naprawdę clue sprawy jest to, co robimy z tymi danymi. I nie wiem, czy pamiętacie, wspominałem wam o API managementie i jego zastosowaniu u nas, że używamy tego tak naprawdę tego jednego A, czyli accountability/audit. I teraz jest ten moment, o którym opowiem wam, w jaki sposób tego używamy. Tak jak mówiłem, jeśli przychodzi do nas request od klienta, klient ma swój dedykowany endpoint, my ten request dekorujemy dodatkowymi danymi, które pozwalają nam identyfikować tak naprawdę. Jest to nazwa endpointu, tak? Czyli wiemy, skąd dany request przyszedł. Przerobiliśmy nasze serwisy wewnątrz systemu, tak aby ten nagłówek był przekazywany z serwisu do serwisu, ale najważniejsza praca została wykonana w tym, żeby te dane zaczęły pojawiać się także przy zapytaniach SQL-owych. I w tym momencie, jeżeli dany request już sięga do bazy danych, w końcu to w jakimś momencie to następuje, dekorujemy taki połączenie do bazy nazwą tego endpointu, którą wyciągnęliśmy z headera. Te dane są odkładane w tabeli statystycznej PG Query Stats, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie ta informacja jest widoczna w Postgresie, w tabeli, która prezentuje obecnie idące zapytania. Jest tam kolumna, która się nazywa UpName i ta kolumna tak naprawdę mówi nam, z jakiego endpointu dla nas te dane przyszły. W jaki sposób zbieramy te dane? Bo jest kwestia tego, to, że oznaczyliśmy ten ruch, to jeszcze nie znaczy, że już go mamy. Zbiera dla nas te dane Postgres. Rozszerzyliśmy moduł PG Exportera, znaczy rozszerzyliśmy, jest taka możliwość skustomizowania swoich zapytań i dodaliśmy tam zapytania, które nam agregują dwie informacje. Ilość idących zapytań per dany endpoint oraz sumaryczny czas, zagregowany czas zapytań, które idą w tym momencie. Ponieważ Prometeusz działa w ten sposób, że on wyciąga te dane nie są do niego wpychane, więc w momencie, gdy uderza do Postgres, daj mi dane statystyczne na temat Postgresa, w tym momencie są wykonywane te zapytania i ta informacja idzie do nas. Oczywiście jest ona też w pewnym stopniu samplowana, bo tak jak powiedziałem, te dane są
na temat obecnie w tym danym momencie idących zapytań. Więc mamy pewne samplowanie. Sczytujemy te dane co 15 sekund, ale to wystarcza. To wystarcza już do tego, żeby wiedzieć, kto ile ma zapytań, znaczy kto ile, z pewną dokładnością, kto ile wykonuje zapytań i jaki jest czas, jaki czas zajmują jego zapytania, jeśli chodzi o endpoint. I z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że ta pierwsza metryka nie jest tak ważna jak ta druga. Bo jeżeli mamy problemy, to przeważnie wyskakują endpointy na długości czasu zapytań, a nie na ilości. Mamy dużo, dużo endpointów, które wykonują masę strasznej ilości zapytań, ale one są tak na tyle lekkie, że giną nam w czasach zapytań i są zupełnie niegroźne dla baz danych. Natomiast te długo idące zapytania są dobrze oddają to kto w danym momencie przeciąża nam system. Bo tak naprawdę jeśli już dochodzi do przeciążeń, no to na poziomie baz danych. To jest zawsze nasz, z tym mamy najwięcej problemów. No i kolejny use case, do którego używamy tych metryk, to wiadomo, to jest alerting. I tak jak nie chcemy, aby budzić naszych onkolowców, sam jestem onkolowcem, też nie chciałbym być często budzony, tak nie budzimy ich w momencie, gdy padła jakaś baza danych, czy padł jakiś serwis, który za chwilę zostanie dostawiony przez autoscaling grupę. Nie ma to sensu. Tak długo, jak nie są naruszone te biznesowe metryki, czyli te dotyczące komitowania, czyli tworzenia nowych wersji na głównej wersji, głównym branchu mapy. Tak długo jak te SLA nie jest naruszone, nie budzimy ludzi. Więc zakładamy, że pójdą notyfikacje do teamu serwisowego w stylu, że padła im baza danych, ale poprzez redundancję system to wytrzymał przez noc i wtedy nie dzieje się nic. Natomiast no zawsze, jeżeli budzi nas coś w nocy, to warto spojrzeć w tego prometeusza, co tam w systemie się dzieje, jakie alerty są podniesione, no bo zawsze jest to jakaś informacja, która może nam pomóc przy znalezieniu źródła problemu. Czyli tak jak jest tutaj napisane, mamy masę niskopoziomowych alertów, ale te alerty są wysyłane przez e-mail, co jest takim średnim pomysłem. Nie wiem jak wy, no ja, u mnie trafiają te alerty do specjalnego folderu w Outlooku. Nie jest to spam, ale jest to folder z alertami. No i dosyć rzadko tam zaglądam. Zawsze idę do konsoli Prometeusza. Więc traceability i alerting to jest to do czego wykorzystujemy te dane. Tak jak powiedziałem, nie chcemy budzić onkolowców. Chcemy tego unikać jak tylko się da, żeby nie frustrować ludzi, ale to z kolei powoduje, że musimy wiele akcji wykonywać automatycznie, automatyzować co się da, żeby się obronić przed tym, żeby to nasze SLA zostało utrzymane. I teraz w jaki sposób to robimy? Tak jak wam powiedziałem, mamy dane na temat tego, co robią nasze poszczególne endpointy, na ile wywołały requestów jakie wywołują obciążenia w postaci czasów i ilości zapytań na poziomach baz danych. I co robimy w przypadku, gdy mamy downtime, ewentualnie zbliżamy się do tego downtime'u. Sprawdzamy, co się dzieje w systemie. Jeżeli widzimy, że któraś z baz jest przeciążona, jest podniesiony alert na Prometeuszu i wykrywamy, jaki endpoint tam zajmuje nam, jego zapytania zajmują nam najwięcej czasu. Taki alert przez alert managera trafia do Jenkinsa. Jenkins idzie do API managementu i zmniejsza ilość zapytań, które dany endpoint może wykonać na,
na minutę. Czyli trotlujemy jakby na wejściu danego, danego klienta. Wykonujemy też jeszcze dodatkowe akcje, takie niskopoziomowe, w stylu wchodzimy na bazę danych, bo wiemy, która baza jest przeciążona i kończymy tam, terminujemy zapytania, które idą za długo. Albo przekraczają jakiś czas wykonania. To w tej chwili to jest chyba 20 sekund. A ten temat Terminating, Restarting Unhealthy Services znalazł się tutaj ze względów historycznych, bo tak jak mówiłem, poprzez Blackbox Exportera wykrywaliśmy nody, które Prometheus wykrywał nody serwisowe, które były niezdrowe. A tak jak mówiłem wam, większość jest na EC2 i wtedy też podnosiliśmy alert, ubijaliśmy taką maszynę ze względu na to, że no, load balancer lubią takie maszyny, bo takie niezdrowe maszyny lubią szybko odpowiadać, a load balancer potrafi im jeszcze wtedy więcej podać requestów, czyli robi się taki efekt lawinowy. Natomiast w tym momencie już tego nie używamy. Wykorzystujemy mechanizmy, które dostarcza nam AWS. Po prostu load balancer poprzez target grupę potrafi wykryć takie maszyny, które są niezdrowe, wysłać request do autoscaling grupy, żeby usunęła taką maszynę. Maszyna jest usuwana, autoscaling grupa dostawia nową. Trzecią akcją, którą wykonujemy w pewnych przypadkach, to zwiększamy klaster, który ma rozmiar klastra, który ma problemy dwukrotnie. Tak jak mówiłem, maszyny EC2, które mamy, maszyny serwisowe są kontrolowane, ich ilość jest kontrolowana poprzez autoscaling grupy, które mają swoje polityki skalowania. My poprzez taką akcję, gdzie zwiększamy sztucznie wielkość takiej autoscaling grupy o 2 razy, robimy 2 rzeczy. Pierwsza rzecz to kompensujemy pewną niedoskonałość tej polityki skalowania, którą mamy, która w 99% przypadków działa OK, dostawia nam odpowiednie ilości maszyn, żeby obsłużyły nam przychodzące requesty. Natomiast w tych 2% czasu no jakby pomagamy i kompensujemy tą niedoskonałość. Z kolei nie chcemy zmieniać też polityki skalowania, bo wtedy by się okazało, że przez 99% czasu ta autoscaling, ilość tych maszyn jest za duża do wchodzącego, do ruchu, który ma być obsłużony. A druga rzecz to jest powiązana z tym terminating, restarting niezdrowych nodów, ponieważ co się dzieje po takiej akcji? Po takiej akcji my nie zmieniamy polityk skalowania, więc one cały czas działają, ale działają też w ten sposób, że widzą, że w porównaniu do ilości, do popytu, ilość maszyn jest za duża, więc zaczynają zdejmować maszyny, ale zaczynają od tych najstarszych, czyli tak naprawdę mamy też wymianę jakby całego klastra na świeży, miejmy nadzieję, że zdrowszy. Ostatnim przypadkiem, jeszcze jest jedna taka uwaga, co nam pomogło w poprawieniu naszego SLA. Gdzieś do grudzień, listopad z zeszłego roku wchodziliśmy z tymi akcjami wtedy, kiedy był już downtime. Natomiast od grudnia podjęliśmy decyzję, że wchodzimy wcześniej, wtedy, kiedy spada już nam success rate, nie wiem, powiedzmy poniżej 90%, wtedy już są odpalane niektóre te akcje, dzięki czemu udało nam się poprawić 90% downtime'ów zeszliśmy, które mieliśmy tam z czasu 30 minut do około 14 minut. Więc to taka uwaga, czy
jak mówię, wchodzimy wcześniej, nie wpływa to, nie wpłynęło to tak strasznie na success rate, nie obniżyło go jeszcze, bo też możemy się spodziewać, że będzie efekt takiej kuli śniegowej, jeżeli będziemy wchodzić to jeszcze z tymi akcjami za wcześnie, to możemy zwiększyć ten error rate. Te obawy były bezpodstawne, przynajmniej nie zauważyliśmy tego w ten sposób, natomiast potrafiliśmy zmierzyć to, że dało nam to pewien zysk. Dobrze, no to są takie akcje, które robimy w przypadku, gdy to nasze SLA jest zagrożone, ale działamy też trochę bardziej proaktywnie. O co chodzi z maximizing backend usage? Chodzi o to, że obserwujemy też endpointy, które są trotlowane, bo endpoint, który jest trotlowany, nie musi być trotlowany dlatego, że coś nabroił, ale też dlatego, że jeżeli był długo nieużywany, wtedy jego threshold jest obniżany do około 5000 requestów na minutę. Dlaczego? Dlatego, żeby nie wyskoczył nam z dużym spajkiem ruchu i żebyśmy się nie przewrócili od tego, więc musimy to się zabezpieczyć i wygładzić ten ruch. Natomiast, tak jak mówię, cały czas obserwujemy, które endpointy są trotlowane i też alertujemy się na tych 429, jak je nazywamy potocznie u nas, czyli są to request kody, HTTP request kody, quota request limit exceeded, czyli wykorzystałeś swój limit zwolnij. Obserwujemy te endpointy, które dostają takie informacje i też się triggerujemy na odpowiednim alercie. Jeśli taki endpoint nie spowodował przeładowania baz danych w ciągu ostatnich 15 minut, wtedy podwyższamy mu też ilość zapytań, ilość requestów, które może wysłać do naszego backendu na API managementie. W ten sposób cały czas szukamy takiego optimum, żeby jak najlepiej wykorzystać to, co mamy z tyłu. I to jest właściwie mój ostatni slajd. Czy macie jakieś pytania? Ile was ten monitoring kosztuje? Bardzo dużo elementów i logów przerzucanych lambdą, tam z Kinesisa to trochę kosztuje. Powiem ci tak, nie wiem, czy mogę sprzedać konkretną kwotę, ale jest to około 9% naszego budżetu na wydanego na clouda. To nie jest tak źle, z tego co słyszałem, Netflix ma dwucyfrowe kwoty, które wydają na monitoring. A dlaczego Postgres, a nie jakaś inna baza, nie wiem, Oracle na przykład? Ja rozumiem, że jest kwestia ceny, ale pod kątem wydajności nie, jest on... Nie jest kwestia ceny. Znaczy, mnie jeszcze w firmie nie było. Zauważcie, że my mamy dosyć specyficzne. Używamy danych GIS-owych i potrzebujemy rozszerzenia, które nazywa się PostGIS, które zawiera rozszerzenia, zawiera rozszerzenia bazy, które pozwalają nam trzymać dane geograficzne. I z tego, co wiem, robiliśmy benchmarki, tak jak mówię, to było jeszcze zanim przyszedłem do firmy, Oracle versus właśnie Postgres z rozszerzeniem PostGIS-owym. Oracle był gorszy, także to nie jest... Pewnie kwestia ceny też gdzieś miała znaczenie, tak? Ale jeżeli masz, nie wiem, 3% spadek wydajności narzędzia, które jest darmowe, w porównaniu do narzędzia, które jest komercyjne, no to już zaczynasz kombinować. Nie powiedziałem wam o tak jak mówię, robiłem ćwiczenia, wychodziło mi około 50 minut, zmieściłem się. Natomiast zapraszam do zadawania pytań podczas sesji networkingowej, bo
chciałbym też wymienić z wami doświadczeniami, bo też mamy problemy. To nie jest tak różowo. My mamy nadal downtime, pomimo tego, że mamy tyle narzędzi do tego i mamy pewne błędy, pewne długi techniczne, które ciągną się za nami już paru lat. Na przykład pierwszy z brzegu taki, że podczas, nie wiem, kojarzycie ten slajd? Tutaj w tym momencie tego commita albo tuż przed QA checkiem są pewne akcje automatyczne robione w stylu, żeby użytkownik manualnie nie musiał czegoś przypinać i tak dalej. Często gęsto te pluginowalne komponenty sięgają do serwisów, które nie są pod naszą kontrolą. I nie ma tam zaimplementowanego mechanizmu circuit breaker. A więc jeżeli on padnie, to pada cały commit, jest błędem systemowym. No i zgadnijcie, kto za to obrywa. Tak? Także nieraz nasze pluginy, które są zależne od zewnętrznych serwisów, ich właściciel dowiadują się, że ich serwis nie działa. Więc to też się za nami ciągnie na przykład. Tak? Taka uwaga na przyszłość, że jeżeli macie coś monitorować, do czego nie macie dostępu albo nie macie na to wpływu, zawsze zadajcie niewygodne pytanie, a jaki wpływ na nasz system będzie, co się stanie, gdy ten wasz endpoint, wasz serwis będzie niedostępny. Bo u nas te akcje mogłyby być takie, że powinno to przejść do porządku dziennego, najwyżej QA check by coś wykrył, że coś się nie zgadza, coś nie jest podopinane. Natomiast no, u nas wywala się to błędami. Tak? Nie wszystkie, ale zdarzają się takie przypadki. Są czasem frustrujące, bo ludzie są budzeni.